W ramach dodatkowych informacji Krzysztof napisał tak. Zakupiłem nową kamerę endoskopową. Jak można zauważyć na załączonych zdjęciach, silnik w środku, tyle co widać z góry, czysty. Brak osadów z oleju, rura wydechowa czysta, co nie zawsze ma miejsce nawet w silnikach benzynowych. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Mitsubishi ASX 1.6, 117 koni mechanicznych, kod silnika 4A92, samochód sprowadzony z Francji w kwietniu 2021 roku. Aktualny przebieg to blisko 140 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest drugi etap badań dla tego samochodu, a dodatkowo fakt, że właściciel podesłał olej mało popularny w Polsce Petro-Canada 5W30. Inicjatorem tego eksperymentu jest Krzysztof. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Krzysztof skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. W tym etapie do samochodu zalany został ponownie olej Petro-Canada Supreme Synthetic 5W30, klasa jakościowa według API SPRC. Krzysztof napisał, że wybór oleju był związany z chęcią wypróbowania mniej znanej marki w Polsce. Jego zdaniem teoretycznie istnieje mniejsze ryzyko zakupu produktu podrobionego. Na wybór miała też wpływ cena. Oleje tej firmy można zaklasyfikować do średniej półki cenowej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju w tym etapie to odpowiednio 13 141 km, czyli o blisko 2000 km więcej niż w pierwszym etapie. Około 85% eksploatacji to trasa, 15% miasto. Dominują odcinki powyżej 20 km, olej eksploatowany przez 16 miesięcy, brak dolewek. Krzysztof w tym obszarze napisał tak. Samochód przeważnie użytkuje w weekend, zimą przeważnie na krótszych odcinkach, zaś wiosna, lato, jesień są dłuższe odcinki. Oczywiście w cieplejszym okresie, też tak jak zimą, jeżdżę na odcinkach do 10 km, plus dochodzą dłuższe odcinki ponad 30 km i więcej. Większość rocznego przebiegu jest z tych dłuższych odcinków. Styl jazdy spokojny, w ramach ciekawostek średnie zużycie paliwa 6,98 litra na 100 km. W ramach dodatkowych informacji Krzysztof napisał tak. Zakupiłem nową kamerę endoskopową. Jak można zauważyć na załączonych zdjęciach, silnik w środku, tyle co widać z góry, czysty. Brak osadów z oleju, rura wydechowa czysta, co nie zawsze ma miejsce nawet w silnikach benzynowych. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. W tle będą rejestrowane widma dla badanych olejów. Co ważne, zostanie zarejestrowane również widmo dla oleju przepracowanego z poprzedniego etapu. Ponieważ były braki w tym obszarze, zapraszam do pomiarów. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 64,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 171. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, ale również z wynikami z poprzedniego etapu, bo badamy cały czas olej tego samego producenta. Trzeba mocno podkreślić bardzo wysoką zgodność wyników, wręcz imponująco wysoka zgodność. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Próbka oleju po przebiegu 13 141 km. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 62,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 167. A to oznacza, że odnotowano bardzo dobry wynik po raz drugi, przedział akceptowalnych zmian, co trzeba wyraźnie podkreślić, wyniki jeszcze lepsze niż w poprzednim etapie. Mimo dodatkowych 2000 km, zmniejszony procent eksploatacji w mieście zamiast 30 to 15 oraz dominacja odcinków powyżej 20 km przełożyła się na zmniejszoną zmianę lepkości. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o liczne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Jak z pewnością zauważyliście, w celach porównawczych zrobiłem ponownie test kroplowy dla próbki z poprzedniego etapu, dlatego mamy obok siebie wyniki dla oleju Petro Canada z pierwszego etapu oraz drugiego. W teście bibułowym różnice dla tych próbek są zauważalne. Próbka z drugiego etapu ma ciemniejszy krąg wewnętrzny, co sugeruje, że ilość zanieczyszczeń stałych jest większa. Natomiast jakość ogólna tego oleju oceniana przez pryzmat barwy strefy rozpraszania jest na podobnym poziomie. Ogólnie wyniki w teście bibułowym oceniam jako przeciętne, ponieważ gdy porównamy te wyniki z dwoma innymi olejami, które były testowane w tej serii, będzie o nich trochę więcej w kolejnych odcinkach, to zauważymy, że zarówno barwa, jak i kształt poszczególnych okręgów są gorsze dla oleju Petro Canada. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. W podczerwieni mamy wyniki z kategorii kiepskiej. Bardzo wysokie poziomy nitrooksydacji, bardzo wysokie sygnały w obszarze rozcieńczenia paliwem, bardzo wysoki stopień sulfonowania i to jest w zasadzie komentarz do wyników z pierwszego, jak i z drugiego etapu. Dość mocno zdegradowały również dodatki, degradacja bazy olejowej stan przeciętny, próbki zanieczyszczone dość mocno, szczególnie widoczne po sygnałach w okolicach 1100. Obstawiam, że większość zaobserwowanych zmian na widmie to efekt pozostałości po stosowanych płukankach. Będzie można to zweryfikować w trzecim etapie badań dla tego samochodu, ponieważ w trzecim etapie Krzysztof zalał olej bez opcji płukania silnika. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki w teście lepkościowym oraz wyniki z kategorii do wyjaśnienia w teście bibułowym oraz podczerwieni. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!